wszystkim. Came these visions that assaulted me thus like fever dreams. Each time I awoke feeling drained and beaten. And each time what I had seen came to pass. As if the sands of time were giving me a glimpse into my own future. Tak. Książę wspomniał, że piaski dają mu wejrzenie w przyszłość. Zobaczymy. Te wizje mogą być, wyglądają niezbyt pewnie. Dobra. Gramy dalej w piaski czasu. Gonimy tą pannę, która nam ucieka. Która może wiedzieć, co tu się wydarzyło. Dobra. Musimy tak zrobić. Hops. Co my tu mamy? Pierwszą znajdźkę. Nie wygląda, jakby to, co się teraz działo, było rzeczywiste. Tak. W grze nigdy nie jest wytłumaczone, co to właściwie jest. Książę mówi, że czuje się świetnie. Dobra, grze nigdy nie jest wytłumaczone, czym to właściwie jest. Jedyne, co nas obchodzi, to to, że zwiększa nam życie. I to są te właśnie znajdźki, o których wspominałem. Coś jeszcze mamy? Nie, dobra, no to schodzimy. Dobra, my... gra ma trochę seria księcia czasu, księcia Persji, ma trochę właśnie, a może później o tym wspomnę. Nie. No one but myself. Run! Go back to the reception hall. Wait for me there. Go! Dobra, nowy przeciwnik. Nie wiem, czy to można nazwać przeciwnikiem, a raczej przeszkodą. Skarabeusze piasku są na takie słabe, nie potrafią blokować ataków. I nie trzeba na nich używać sztyletu. Trzeba tylko uważać, tak właśnie, na ich ataki. Zwłaszcza, żeby cię nie otoczyły. Wtedy mogą cię troszkę poranić, ale generalnie nie stanowią żadnego zagrożenia. Czyli taka przeszkoda niż przeciwnik. The only two survivors. Did I say two? Excuse me. We were three. Ta, chodzi jeszcze o wezyra. Dobra. O czym to ja mówię? Tak, o znajdźkach. Gra ma trochę... Ze znajdźkami ma trochę... Seria Księcia Czasu ze znajdźkami ma trochę. Co chcę powiedzieć? Druga część, Warrior Within. Znalezienie wszystkich znajdziek w
tamtej grze jest wymagane do dobrego zakończenia. Nie w tej grze. Tutaj znaczki są kompletnie opcjonalne i na nic nie wpływają. The hourglass. What? I did not understand the meaning of what I had just seen, but I knew with a certainty I could not explain that those winged creatures had a master. The man who had tricked me into opening the hourglass now had his prize. And for some unknown purpose coveted the dagger as well, would stop at nothing to possess it. Well, I would give him what he sought. I would plunge it into his foul and treacherous heart. Ta, książę się domyśla, że to Wezyr jest za tym wszystkim i że w końcu zgarnął klepsydrę. No i zaprzysiąg, że jak dorwie drania, to wciśnie ten sztylet między jego zdradzieckie... Co jest zdradzieckie? Usta? Gębę? Coś takiego. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Co ciekawe, książę się omówił z Farą w tej komnacie, w której już byliśmy, w której stoczyliśmy pierwszą walkę ze stworami. Więc tak jakby się cofamy. Ale to niedługo. Dobra. Jak to teraz dalej zejść? Tutaj. Gra dosyć sprytnie czasami nam podpowiada niektóre rzeczy. Na przykład zobaczcie na ten cień na tej ścianie. On jest ustawiony dokładnie tak, żeby nam mówić, w którym momencie należy wykonać skok, żeby się złapać tej krawędzi. A co to jest takie sprytne, powiedziałbym, podpowiedzi środowiskowe? Dobra, momencik. Czy tam coś jest? Nie wygląda, jakby tam cokolwiek było. Dobra, to idziemy tędy. Gra próbuje mi coś powiedzieć, ale chyba nie rozumiem jej. A, no tak. I hops. I hops. Dobra. Co chciałem powiedzieć? Tak. Momencik, czy my tam idziemy dalej? Tak, wygląda to, że tak. Nie, czy my... Moment, stamtąd nie przyszliśmy właśnie? Nie wiem. Pogubiłem się już. Dobra. Najbardziej co ucierpiało w tej grze to modele postaci, zwłaszcza Fara. Książę jeszcze wygląda w miarę okej. Ale Fara... Dla Fary lata nie były. Nie były... Jak to się mówi? Łagodne. No szkoda, bo poza tym otoczenia nadal wyglądają świetnie, moim zdaniem. Więc bardzo mnie żałuje to, co się dzieje z remake'iem. Generalnie straszna drama jakaś była, bo trafiło do jednego studia, potem to studio w trakcie pandemii powiedziało, że prace nad grą są opóźnione, potem po pandemii powiedziało, że nadal są opóźnione. I ostatecznie jakiś czas temu była informacja, że prace zostały kompletnie przeniesione do innego studia. Więc tak jakby remake stoi
pod znakiem zapytania. Okej. Te dziewaczki chyba nie lubią, jak się je przeskakuje. Blokują nasze ciosy. Okej, dobra. No właśnie przykład, czasami trzeba uważać z dobijaniem przeciwników. Dobra. Gra też mówi o wykonaniu kontry sztyletem. To, co widzieliśmy w ostatniej wizji. A jak mówiłem, kontry są ryzykowne w tej grze. Dobrą taktyką jest czasami atakować różnych przeciwników na zmianę. Wtedy zajmujemy jednego i mamy czas na atak lub dobicie drugiego. Tak, a co wspomniałem o remake'u? Ta gra nie potrzebowałaby dużo remake'owania. Trochę poprawić shadery, dodać odbicia, lepszone cienie na różnych teksturach, poprawić modele. Sam projekt lokacji nadal jest bardzo dobry. Tutaj dużo nie trzeba by robić. Czy mechanicznie trzeba by zmieniać? Moim zdaniem też nie. Moim zdaniem ta gra jest tak dobra mechanicznie jak... ile potrzebuje. Co miałem na myśli, że nie potrzebuje żadnych zmian w mechanice, jakieś datowania, jakichś lootboxów czy elementów. Dobra. Elementów w rozwoju postaci. Tak, one bolą. Przy okazji nie działa na nie przeskok z dobiciem sztyletem. Trzeba na to uważać. Trzeba uważać. Koniec zabawy. Przy okazji, tak jak widzieliście, przeciwnicy sami się ranią. Raczej nie można tego w żaden sposób wykorzystać. No, czasami po prostu to jest coś, co pomoże w niektórych momentach. No i sro. Dobra. Mimo tego, iż uważam się całkiem niezły w tej grze, niektóre walki, a przez to, że czasami chce się popisywać, mogą jakieś problemy czasami robić. Ale gra ogólnie nie jest trudna. Zawsze gdybyśmy zginęli podczas walki, możemy użyć cofnięcia czasu i poprawić coś, co nam nie wyszło. Brzmi jak... wyglądało jak łamigłówka. To będzie pierwsza łamigłówka w grze. Jak to nazwać? Dobra. Zeszliśmy na sam dół. Jest tutaj chyba ukrytego za bardzo nie ma. Generalnie wyjście jest za jedną z tych szaf. Chyba nawet za tą. Tak.
Dokładnie. Dziękuję. No i brawo. Mamy nowy zasobnik czasu. Skądś to widzieliśmy. Dobra. Przejdziemy bokiem. Dobra. A gra powoli nas instruuje z mechanikami, które później będą częściej używane, mianowicie zamknięte przejścia, przyciski i mechanizmy. Dobra. To jest mechanizm czasowy. Tam widzieliśmy przycisk. Niektóre przyciski wystarczy nacisnąć, na niektóre trzeba coś położyć, żeby się nie cofnęły. To jest mechanizm czasowy, jak tylko puścimy, to zacznie upływać nam czas. By kamera nie była przeciwko mnie, to może bym zdążył nawet. Wow. Dobra. Oh, thank God! I was afraid you were one of them! Can you help me activate the Azard defense system? It'll take both of us to do it. I'll reset the axles for you. The man who's normally in charge of this got... Never mind. Dobra, dwa pytania. To the bottom, then use those two cranks to bring it back up. Dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego żyjesz? You'll need to pick them up one by one. Until you've got all four, then bring them up to the top together. Drugie, dlaczego masz brytyjski akcent? Make sure you pick them up in the right order. In the right order. Co ja chciałem powiedzieć? Tak, to jest Brytyjczyk. Oznacza, że jest złym. Dobra. That's it. You've got the first axle. Now pick up the other three. Zagadka jest dużo prostsza niż się wydaje. Remember, pay attention to the grooves. Generalnie mamy cztery cylindry do zebrania. One crank turns the platform. The other one raises and lowers it. Tak, dokładnie. Obracamy platformę albo ją podnosimy. Naszym celem jest zebrać wszystkie cylindry, każde w odpowiednie miejsce. Potem podnieść je do góry. Dobra. Przy okazji musimy patrzeć na symbole na cylindrach. Każde ma swoje miejsce na platformie. Ale to jest chyba... ta łamigłówka ma chyba tylko jedno poprawne rozwiązanie. I chyba ma jedno dokładnie miejsce, w którym można coś źle zrobić. Ale to nie powinno być problem. Just one more! Nie w tą stronę. W drugą. Teraz na dół. Że chyba miał się w międzyczasie zapytać, po co właściwie to robi. Z tym strażnikiem, kurczę, to chyba była jakaś taka kwestia, że to był jakiś celebryta, który
podkłada głos pod tego strażnika, ale nie mam najmniejszego pojęcia, kto i ile, kto i skąd jest znany. Tak, czasami książę się pytał. You see that platform? Throw your lever, and I'll throw mine! What manner of machine is this? I told you, it's the palace's defense system! Stop wasting time! Throw your lever! Świetnie, więc naciśniemy ten przycisk i wszystkie stwory piaskowe zginą od obrony pałacowej. Cursed demons, right? Oh, by God, they'll rue the day they ever dared attack the palace of Azard! To tłumaczy jedną kwestię, dlaczego przeżył. Zapomniałem, że niektóre ataki mają podwójne. Bardzo dobrze je telegrafują, co zamierzają zrobić, ale i tak czasami zapominam, co robią. Cóż, dobra. Obrona pałacowa nie najlepiej zajęła się tymi potworami, ale z pewnością dużo lepiej zajmie się innymi. Dobra. Zobaczmy nasze dzieło. Dzieło, jak to się mówi? W pracy? Dobra, tego nie było. Tak. Myślałem, że przez kolce można przejść, jeżeli się szybko przebiegnie. Ale nie. Dobra. Gdybyśmy grali na klawiaturze, trzeba by przytrzymać Shift i nacisnąć chodzenie. Ale ponieważ gram na padzie, muszę bardzo delikatnie nacisnąć gałkę ruchu i wtedy poruszamy się powoli. Bardzo delikatnie. Dobra. Kolce są wkurzające. Generalnie, jeżeli jest to opcja, lepiej je przeskoczyć, niż przez nie przechodzić. No zazwyczaj będzie taka opcja. Palace's defenses had a twisted logic of their own. They could be circumvented by using the strategically placed switches, which I soon learned to recognize. Yet it was hard to escape the feeling that I had made a terrible mistake. By setting in motion such a deadly system of traps, which seemed in truth more likely to claim my life than that of an invader that was not flesh and blood. Dokładnie. Więc chyba ten strażnik był konfidentem wezyrowym. Czekaj, książę. Dobra. Tam były drzwi, które się zamykały z czasem. Myśmy nie zdążyli tego zrobić wystarczająco szybko. Chcielibyśmy się wracać i robić wszystko od początku. A siema. Dobra. Z czasem będą się pojawiali
aż pojawi się silniejsi przeciwnicy, że będą bardziej odporni na niektóre triki nasze. Więc standardowe combo z przeskoczeniem i walnięciem nie zawsze będzie działać. Więc to jest element gry, który jakby ogranicza te najsilniejsze ataki. Ale na razie się nie musimy tam przejmować. Dobra, ty trzymaj to. Ty padniesz. Tak. Tak mówię. Rozdzielając ataki pomiędzy przeciwników, zazwyczaj możemy zajmować tych, którzy nam zagrażają, i zająć się tymi, których musimy dobić. Dobra, mamy tu gdzieś jakąś wodę? Chyba nie. O, tutaj jest. Dobra. No raczej tam, gdzie jest walka, tam jest i woda, więc raczej nie musimy się stresować z punktami życia księcia. Jeżeli będziemy w stanie przeżyć, będziemy w stanie przejść dalej. Start the story from here next time. No i dobra. Co my tu mamy do zrobienia? Mamy przycisk. To na pewno nam na coś prowadzi. O, to jest duszek. Hej, witam. Zapraszam do sztyletu. No i dobra, co tutaj mamy do zrobienia? Myślałem się, że to jest na czas, więc biegnij książek, biegnij. Dobra. Sprytna praca kamery zazwyczaj podpowiada nam, w którą stronę mamy iść. To jest bardzo mądry design. Dobra. Na te miecze musimy bardzo uważać. Z tego, co pamiętam, one bardzo bolą. Możemy pod nimi się przetoczyć, ale wymaga to refleksu, odpowiedniego wyczucia czasu. Ekstra. To nam się śniło. Co my tu dalej mamy? Co my tu mamy? Ta kolejna znaczka. Książę, proszę, możesz? Dziękuję. Nie, wydaje ci się, książę. Są dwa wyjaśnienia. Albo obecność piasków czasu zakrzywia rzeczywistość, albo obecność piasków czasu zakrzywia umysł księcia.
Obie opcje są równie prawdopodobne. Proszę, książę, proszę. Tędy. Świetnie, świetnie. Dobra. Ej. Dobra. Chyba nie to miałem zrobić, ale... Okej, okay, żyjemy. Muszę też wspomnieć, jak bardzo satysfakcjonujące jest wykonywanie tych wszystkich akrobacji płynnie. Jest coś, czego się uczy z czasem, ale generalnie... tak, robienie tego wszystkiego płynnie i bez pomyłek, na przykład takich, tak, przychodzi z doświadczeniem, ale jest bardzo, bardzo... satysfakcjonujące. Głównie dzięki temu, jak to jest po prostu wykonane. Po prostu te animacje są takie leciutkie, świetnie wykonane. I czuję się rzeczywiście, jakby książę, nie wiem, powiedzmy, latał pomiędzy... O, to nie było miłe. Pomiędzy tymi przeszkodami. Dobra. Tak lepiej. Jak się zastanawiacie, gra sprytnie, powiedzmy, odczekuje w takich momentach, aż drzwi się zamkną, żeby gracz nie mógł się cofnąć za nie. I wtedy to oznacza, że po prostu gra sobie jakby... Jak to ująć? Kasuje z pamięci stary obszar. W późniejszych częściach gry są takie trochę bardziej, powiedziałbym, sztuczne elementy. Na przykład są drzwi, które trzeba drzwi, które trzeba kołowrotkiem obkręcić, które zajmuje trochę czasu i daje grze czasy na załadowanie nowego pomieszczenia, ale gra nie ma żadnych po prostu punktów ładowania. Wszystko dzieje się płynnie w tle. Okej, dobra, wróciliśmy do tego pomieszczenia z powrotem. To była pierwsza walka. Okej, okay, chyba poznał po zbroi, bo mina mu się trochę zmieniła. Okej. Okay. Dobra, mamy pierwszą walkę z Farą. Farę musimy chronić. Jeżeli za dużo ciosów weźmie na klatę, to zginie. Dobra, to bolało. Dobra, może cofnijmy trochę. Trochę za dużo nas bolało. Okazji muzyka się zmieniła. Dobra. Ojczulek jest chyba odporny na sztylet. Tak, dokładnie. Dobra. I nasi pierwsi niebiescy gwardziści. Dobra. Są może trochę bardziej wrażliwi na ataki bezpośrednie. Mniej blokują. Ale nie da się ich przeskoczyć. Jeżeli spróbujemy ich przeskoczyć, to zablokuje nas cios
nas rzuci. Więc nie róbmy tego. Dobra. Dobra. Może złapmy trochę. Dobra, cofnijmy to. Złapmy trochę miejsca. Para trochę ściąga ich uwagę. Zaczyna się świecić, znaczy, że staje. Mamy trochę jeszcze czasu, żeby go dziabnąć, ale nie dużo. Jak już zacznie rzeczywiście wstawać, to zaczyna blokować wszelkie ataki. Wtedy staje się nieśmiertelny. O, dobra. Przez przypadek nacisnąłem skok. Tak to wygląda, jeżeli próbujemy przeskoczyć niebieskich przeciwników. My potrzebowali życia na starcie z tatuśkiem. Więc proszę nie robić takich rzeczy. Dobra. Nie wiem, na ile to teraz było widać, ale czasami przeciwnicy mają takie ataki podcinające. O, nie wiem, czy to konkretnie ci, ale te ataki nie da się ich zablokować. Trzeba ewentualnie podskoczyć. O, właśnie. To był taki atak. Dobra, chyba dalsze kombosy przebiją jego obronę, mi się zdaje. Ewentualnie możemy jeszcze użyć ataku od ściany. Chyba też nie na niego zadziała. Zapraszam tutaj. Fara z jakiegoś powodu nie akceptuje go jako przeciwnika. O, to też nie działa. Dobra, do tego chciałem użyć. Dobra. Dobra, to też nie działa. Sorry, nacisnąłem zły przycisk, Kwara, nie denerwuj się. Dobra, możemy spróbować też kontry. Dobra. To kontra ze sztyletem nie działa. Nie był mój ojciec. Książę zgrywa twardziela. Książę nie jest taki twardy. Da. Done. I'll start the story from here next time. Thanks I get for saving your life. You don't understand. I need that dagger to undo. To undo what I have done. Truly you must think I'm a fool. You are right to be cautious. But fight as bravely as you may, you cannot defeat this enemy. The sands will spread. They will consume everything. I have heard it said that you are kind as well as brave. Please believe me. Help me find the hourglass. It is in the Sultan's treasure vault, atop the Tower of Dawn. How do you know that? I just know. Oh, come with me if you insist, but
I warn you, I move pretty fast. You better keep up. Ona też jest niczego sobie szybka. Dobra. O czym wspomnieli? To mniej więcej to, że Farah musi odzyskać, tak, musi użyć sztyletu, żeby cofnąć to wszystko. A, już pobiegł. Farah musi użyć sztyletu, żeby cofnąć to wszystko. I książę jej nie ufa, bo używa takich samych słów jak Wezyr. No to, ale za to powiedział, że widział w wizji, że Klepsydra jest na szczycie wieży Zmierzchu. Tak to chyba się to przetłumaczy. No i tam jest nasz ostateczny cel, którego będziemy zmierzać i który nam zajmie trochę czasu. Okej, ale to idealny moment na przerwę. Więc dziękuję wszystkim za uwagę i słyszymy się w następnym odcinku. Hej!